Dzień dobry, dzisiaj zapraszam Was na spotkanie z e, grą Ubongduo. E, jest to gra, w której e, uczestniczą e, dwaj gracze. Każdy dostaje taki sam zestaw e, planż e, i wybierają sobie, czy będą e, układać na stronie A czy na stronie B. E, no i rzucają kosteczką e, taka liczba, jaka wypada na kostce, e, z takich elementów korzystają, aby ułożyć ten wzór. Każdy z nich dostaje taką samą ilość kafelków i te kafelki później z tych kafelków dopasowują, żeby były określone przy danym numerze i oboje układają, w dwoje układają same, z tych samych kafelków ten sam wzór. Kto pierwszy ułoży, ten może się przesunąć pionkami na plansze a jak a po pięciu rozgrywkach, pięciu, sześciu, no pięciu, wygrywa osoba, która pierwsza dotarła na metę, która najwięcej, której najwięcej udało się ułożyć kształtów. No i samo układanie kształtów jest dość problematyczne, bo nie jest to taka łatwa sprawa, Trzeba ułożyć w tym kształcie, a te kształtki są no, dość różnorodne i czasami naprawdę jest niesamowicie trudno je ułożyć. Różne plansze mają różny poziom trudności, przy czym jeszcze kolejnym poziom trudności dostarczają te właśnie Dobierane kształty. Jak widzicie, każda plansza ma inny nieco kształt, więc za każdym razem jest inne wyzwanie. Gra ciekawa, rozwijająca koncentrację i wyobraźnię przestrzenną. Polecam i do zobaczenia.